Mówi o sobie Last Man Standing. Pokonał w ścisłym finale programu Ninja Warrior 24 uczestników. Najsilniejszy z silnych, najdzielniejszy z dzielnych. Zwycięzca programu Ninja Warrior w naszym programie. Wypadałoby powiedzieć Jakub Zabustowski. Cześć. Cześć, zwycięzca Cześć, programu Ninja Warrior ze swoją żoną Katarzyną Zawistowską, która jest też partnerką w treningach. Tak jest. Ciężko było? Ciężko, w sensie to było trochę co innego, bo my zawsze biegamy te OCR-y, biegi z przeszkodami i tam to już znamy. A tutaj była kompletnie nowość. Nie mieliśmy styczności z tymi przeszkodami, nie mogliśmy ich wcześniej dotknąć, tylko oglądaliśmy. No i wszędzie kamery, światła, publiczność, więc kompletnie inne warunki, ale było super naprawdę. I co, po tym finale pomyślałeś sobie, Boże, nigdy więcej, po co mi to było, te wszystkie dziwne przeszkody, nie? Jak tylko spadłem, to pytałem się, czy mogę wejść na te przeszkody, których nie mogłem jeszcze pokonać, których nie pokonałem, żeby spróbować jeszcze raz. Ale niestety mi nie pozwolili, bo takie są zasady tego programu, że my właśnie musimy je pokonywać, jakby nie znając ich wcześniej, więc nie ma możliwości też trenowania na nich, chyba że sobie po prostu zrobimy gdzieś tam na siłowni podobne wersje. Ale oczywiście, jeżeli tylko będę mógł, to wracam tam za rok, żeby pokonać ich jeszcze więcej. Kasia, próbowaliście budować gdzieś takie przeszkody? Na siłowni? W domu. Zapraszam. Tak? O, proszę. Wchodzicie do mieszkania, są na suficie i możesz wyjść na ogródek tylko po przeszkodach. Ciekawa z was para jednak. Z przeszkodami. Tak, nasze życie jest pełne przeszkód. Ale sobie z nimi radzicie. Musimy. Sport jest waszym spoiwem, jest waszym fundamentem? Jest czymś, co spowodowało, że się poznaliśmy, więc jakby nie patrzeć, musimy go kochać. Na siłowni, tak? Gdzieś w tej skrzyni? Na Radmagedonie. Więc biegłaś ubłocona, on ci pomógł, podsadził cię przez przeszkodę, tak to było? Właśnie kompletnie nie, bo to było w biurze zawodów. W sensie to był, ja miałem biegać wtedy, miałem startować, bo to był taki event dwudniowy w Dąbrowie Górniczej, ale byłem chory i stwierdziłem, dobra, nie będę biegł, ale że bardzo lubię całe to środowisko, społeczeństwo, no to muszę tam jechać, żeby być z nimi i oglądać, no i pojechałem, żeby pracować w Radmagedonie jako tam w sklepie. I sklep Radmagedonu był tuż koło biura zawodów, gdzie wszyscy odbierają pakiety. Nie tuż koło, tylko wy. Tak. Czyli tam, gdzie ja zarządzałam. Ta sama historia zawsze. I tam się poznaliśmy. Po prostu dwa dni koło siebie pracowaliśmy. I gdzieś tam przy jedzeniu zaczęliśmy rozmawiać, potem wiadomości. Czyli kolejna miłość Kuby. Sport, jedzenie, no i I koniecznie w tej kolejności. No i tak się poznaliśmy, czyli nie na trasie. Dopiero potem się okazało, że Kasia bardzo dużo biega, maratonów, półmaratonów, co dla mnie jest dziwne i nudne, ale już ją uratowałem i już biegamy głównie przeszkód. Dla jasności, Kuba nie lubi biegać, ale musi biegać, bo przecież musi do tych przeszkód dobiec. Ja bardzo dużo kiedyś biegałam biegów ulicznych, no i niestety presja w domu i cały czas. Zaczął stawiać przeszkody po prostu na swojej tak, drodze. Sam powiedzmy sobie szczerze. Przeszkodą. A skąd pomysł na udział w programie w takim razie? Ojej, no to ja już od dawna, jak tylko w internecie, na YouTubie znalazłem filmy, to oglądałem, patrzyłem, jakie to jest super, że dlaczego my nie mamy takich przeszkód, no bo OCR-y w Polsce są od 4-5 lat. OCR-y? OCR-y, czyli to są te biegi z przeszkodami. Mhm. I Radmagedon to jest jeden z nich, bo ich jest wiele rodzajów, tak? Radmagedon jest najbardziej popularny w Polsce. I wtedy zobaczyłem, że są te przeszkody, że już zaczęli je budować, ale jednak to jeszcze nie wyglądało tak jak w internecie, tak jak w Stanach czy gdzieś indziej. I to było takie marzenie, żeby wejść, kiedyś spróbować. Już w tym roku nawet miałem jechać gdzieś próbować w edycji w Niemczech albo w Wielkiej Brytanii, żeby tylko móc to zobaczyć. Ale po co? Wytłumacz mi, po co ludziom te Radmagedony? Czy nie można normalnie pójść jak normalny człowiek, poćwiczyć, pobiegać, tylko musisz się taplać w błocie, skakać przez jakieś dziwne przeszkody z czymś w środku? Co was motywuje, bo też rozumiem, posmakowałaś tych przygód ekstremalnych. No kilkadziesiąt razy myślę, że już braliśmy udział w takich biegach. To ja zadam ci jedno proste pytanie. Masz czasem ochotę wrócić do swojego dzieciństwa? No to zapraszam na takie biegi właśnie. Możesz się brudzić bez jakichś konsekwencji, typu o, mam buty brudne czy coś, tylko to właśnie to jest wskazane. Musisz się taplać w błocie, musisz się tarzać, musisz skakiwać do kontenera pełnego kostek lodu i wody, czyli jest super. Super, zachęciłaś właśnie. Też jest o tyle fajne, że dużo osób mówi, że bieganie jest bardzo dobrym sportem, ale to też jest nudne. I niektórzy zakładają sobie na uszy słuchawki i jakoś tak sobie radzą. Starałaby się. Często, na przykład wyjść na maraton i biec te, nie wiem, 3-5 godzin cały czas jednostajnym tempem, to jest bardzo duża walka w głowie.
A jeżeli idziemy na bieg z przeszkodami... Nawet 2 godziny, jak Kenijczyk ostatnio przebiec maraton. Tak, ale to już jest fenomen. ale wyjść na taki bieg przeszkodowy, gdzie biegniemy nawet 30 kilometrów z przeszkodami, to trwa około 6-7 godzin i jest naprawdę frajda, bo to jest zabawa. Frajda, sensie, zabawa. Ja, bieg jest tylko momentem, kiedy się przemieszczam złym pomiędzy... złym dodatkiem, co? Tak, złym dodatkiem, kiedy się przemieszczam pomiędzy przeszkodami. A przeszkoda to jest taka nagroda i zabawa. I, ty masz chyba to dokładnie na odwrót, tak? Ty biegniesz i jest fajnie, a przeszkoda, nie. Tak? Też. Jednak? Wyobraźcie sobie, że po prostu całym ciałem wisicie i takim wielkim swingiem pokonujecie kolejną przeszkodę, kolejną przechodzicie. To naprawdę daje super satysfakcję, szczególnie jak zacznie coś wychodzić. To masz takie, wow, pokonałam to, chcę kolejne. Ale na początku nie wychodzi. Wiele osób, które zaczyna swoją przygodę ze sportem, być może nasi widzowie teraz mówią, dobra, to już dzisiaj biorę, ubieram, biegnę. Mhm. I co? Nie wychodzi, trzeci trening, bolą kolana, pojawiają się zakwasy, tam gdzieś spadnę, nie wyjdzie, mówię, to nie dla mnie, za słaby jestem, nie jestem tak dobry jak zwycięzca programu Ninja Warrior. Ale ja od tego samego zaczynałem, więc to po prostu trzeba ruszyć. Fajne właśnie w tych biegach jest to, że jest cel. Zapisałem się już na bieg, to jest ważne, żeby od razu, jeżeli się podejmiemy decyzję, że chcę coś zrobić, to zapisać się, bo to jest taki potem motywator. Mhm. Na przykład za pół roku czy za 3 miesiące, jak już będzie ciepło, miło, przyjemnie. I zacząć się przygotowywać, jakieś marszobiegi, troszeczkę biegania, siłowy trening, to co mówiłeś na początku, może zakwasy, coś będzie bolało, ale dobrze, bo te mięśnie się rozruszają, ciało się przyzwyczai do tego, do jakichś tam obciążeń, które będą potem na biegu, żeby było bezpiecznie przede wszystkim, tak? Bo to robimy dla zdrowia, większość osób robi, nie dla jakichś tam wyników sportowych. A później na tym biegu o tyle dobrze, że faktycznie nie pokonamy wszystkich przeszkód, bo niektóre są dość trudne, ale to będzie ta kara, którą tam będziemy musieli zrobić. Poczujemy, że jeszcze nie jesteśmy na to gotowi, wrócimy na siłownię czy tam na inne treningi i zaczniemy się do tego przygotowywać. A te wszystkie takie mniejsze, łatwiejsze przeszkody po drodze, to będzie dla nas satysfakcja, nagroda i taka dodatkowa energia, dawka motywacji, żeby wrócić i jeszcze mocniej poćwiczyć. I co? Cel, a potem co? Nie, już dawno mnie przekonałaś, szczególnie taka łuża, prawda, że się można ugrudzić. Ale czy to nie jest tak, że Ranmagedony to jest pewnego rodzaju wielkomiejska moda, mam wrażenie, bo to się pojawiło parę lat temu, jeszcze tego nie było i teraz ludzie, którzy na co dzień pracują w korporacjach, muszą sobie coś udowadniać. To fajnie brzmi na imprezie. Słuchaj, wiesz co? Właśnie przebiegłem Ranmagedon. Tak. Tak, ale to w ogóle w niczym nam nie przeszkadza. Niech to będzie moda, niech to będzie, jak to nazwałeś, wielkomiejska? Wielkomiejska moda. Wielkomiejska moda, niech sobie będzie, ale zobacz, jeżeli na przykład teraz masz wyjazd integracyjny, to kiedyś to było ognisko, wyjazd nad jezioro, a teraz cała ekipa idzie i biegnie, powiedzmy, Ranmagedon, tak? I to jest jednoczenie się, naprawdę, to jest takie super, że tak jak mówisz, na przykład są przeszkody, które ktoś nie jest w stanie pokonać i to go zniechęca. Myślę, że totalnie na odwrót, bo jesteś z kimś, kto pomaga ci pokonać przeszkody. Jemu jesteś wdzięczny i jeszcze bardziej się poznajecie. Pokonujecie swoje przeszkody, swoje bariery i jakieś kolejne swoje etapy. I jak już dobiegniecie do tej mety, jest taka satysfakcja, że naprawdę każdy mówi... Jeszcze raz spróbuję. Tak? No. Tak. Ale podobno jest tak, że Ranmagedonów w pojedynkę się nie przebiegnie, prawda? Tam zawsze są przeszkody, przy których ktoś musi nam pomóc. To chyba jest też pewnego rodzaju idea tego biegu, tych zawodów, że musi być druga osoba, która nam pomoże w pewnym momencie. Jeżeli jest inaczej, to mnie wyprawcie. Jest tak, że faktycznie ideą Ranmagedonu jest to wsparcie, pomoc drugiemu i zabawa. I nie wiem, z 95% osób biega właśnie w grupie. Zbierają się całą ekipą, idą się, bawią na tej trasie, pomagają sobie, z pół godziny spędzają na jednej przeszkodzie, bo się przerzucają i tak dalej, i tak dalej. Poznają, tak, wiele jest małżeństw, związków i innych relacji z trasy. Ekstremalne doświadczenia łączą. Na pewno, tak. Dokładnie. Ale jest też taka seria, pierwsza, seria Elite, która się ściga i tam wszyscy biegną sami i muszą samodzielnie pokonać każdą przeszkodę. Dopiero wtedy ukończą jako ta elita i są klasyfikowani w miejscach i mogą walczyć o nagrody. Ale to jest jakby jedna seria, która faktycznie chce się ścigać. Cała reszta robi to może nie tylko jakby dla zabawy, ale też dla sprawdzenia siebie. I można wtedy sobie pomagać, jeżeli jakaś tam przeszkoda jest w tym momencie dla ciebie za trudna, to bierzesz kumpla czy tam koleżankę, która ci pomoże. Pokonaj dziś siebie, udowodnij, że można więcej. Wróćmy na chwilę jeszcze do programu. Wiecie, co mnie w tym wszystkim zaskakiwało? Że człowiek przygotowuje się do tego, do programu w ogóle. Tak naprawdę człowiek jest fit i myśli sobie, pokonam to, pokonam każdą przeszkodę. I nagle pierwsza przeszkoda go pokonuje. I mam wrażenie, że to jest przypadek, że to po prostu pech, tak się zdarzyło. Czyli gwizduje, potem i wstyd jest później. To jest, to musi być straszne uczucie po prostu. Do tego się nie przygotujesz.
To jest właśnie ninja. W ninja bardzo mały błąd, gdzieś na chwilę się rozkojarzysz, cokolwiek takiego się stanie. Czasami też kwestia jakiegoś tam szczęścia ułożenia nogi. No i już jest koniec tak naprawdę. Nie da się tam poprawić, nie da się tam nadrobić to kilku sekund, bo jak nawet te biegi przeszkodowe, biegniemy trochę, jedna przeszkoda nie wyjdzie, zrobię ją jeszcze raz, tracę kilka sekund, potem nadrobię to na bieganiu. A tutaj w programie Ninja Warrior jest tak, że delikatny błąd, ktoś rozkojarzy, właśnie to skupienie i taka precyzja była bardzo istotna. Ci, którzy się stresowali bardzo przed kamerą, całym tym programem, albo zaczynali się trochę wygłupiać i nie fokusowali się na tych przeszkodach i tak nie mieli takiego szacunku do nich, to bardzo często właśnie spadali. Szacunek do przeszkód przede wszystkim. Ale zabrzmiało. Super. Fajna z Was para. Trzymamy kciuki. Dziękujemy. Za kolejną edycję. Bardzo dziękuję. Za rok, dokładnie. Dziękujemy Wam dzięki bardzo. Dzięki, piękny. Dzięki.